65-letni szkoleniowiec, który trenował w Azerbejdżanie dwa czołowe kluby tego kraju, Neftchi Baku i Turan. Polski zespół, a teraz groźna sytuacja i całe szczęście, że nie dotknął piłki. Bardzo ciekawy zawodnik. Trudno mu zabrać piłkę, znakomicie gra głową, świetnie strzela z obu nóg, dlatego gra na środku właśnie tej formacji. A strzela przed chwilą Jasar, zamyka tam Sokołowski, jest Tomasz Wałdo, Marek Sierczewski tylko został czysto Bukalski, będzie próbował strzał, nie jest dośrodkowanie, ale to jest, będzie szansa na bramkę, a jak niewiele brakowało, jak Kadyrow do Kasumowa. Niedobrze, dobry strzał. Świetnie ustawiony Andrzej Woźniak. Lekki zmieniając tego piłkarza. Marek Świerczewski. Do Kuźby. Pierwszy kontakt z piłką. 18-latka. Górnika Zabrze. Bukalski. Strzał. Tutaj bardzo pieczołowici kryci i Kuźba. Wybrał Sokołowskiego, dobrze Sokołowski, do czerwca, serwiec może uderzyć daleka, no ale niecelnie. Potrafi ten piłkarz strzelić z daleka. Kolejna z zawodników Azerbejdżanu. No i zobaczymy, jak się spisze Ryszard Czerwiec. No, niewiele brakowało, a ten strzał Tomasza Wałd bramy. W dalszym ciągu nie możemy znaleźć receptę na obronę Azerbejdżanu. Sulejmanow. Nie ma pozycji spalonej. Kasumow, bardzo niedobra sytuacja. Broni Andrzej Woźniak. Aj, było groźnie. Znakomitą. Niewiele brakowało, a Veli Kasumow, jeden z najbardziej doświadczonych piłkarzy Azerbejdżanu, zdobyłby dla tego zespołu poradzenie. Teraz Czerwiec strzelał, ale zbyt lekko. W trudnej sytuacji siadaczka. Do Ryszarda Czerwca, chyba powinien dośrodkowywać, tak też uczuni. Paweł Wojtala trzymany za koszulkę. Nasi zawodnicy. W środku duży tłok, dużo naszych piłkarzy i z daleka. Z daleka, ale...